Jak wygrać w szachy, udając totalnego kasztana w 7 ruchów czarnymi? Oglądaj dalej. Przeciwnik gra E4, więc ty grasz E5. Przeciwnik gra skoczek F3, odpowiadasz skoczek C6. I teraz po ruchu goniec C4 grasz głupi ruch, a mianowicie skoczek D4. Przeciwnik na pewno pomyśli, że nie umiesz grać w szachy, ponieważ właśnie podstawiłeś pionka. A do tego grozi Ci gość widełkami, ale Ty to ignorujesz i grasz hetman g5. Atakujesz mu skoczka, więc on tym skoczkiem zrobi Ci widełki i pomyśli, że właśnie wygrywa partię, ale tutaj możesz zagrać hetman g2. Atakujesz gościowi wieżę, więc on tą wieżą odejdzie, natomiast teraz grasz hetman e4 i jak przeciwnik się zasłoni, grasz skoczek f3 i właśnie zamatowałeś przeciwnika w 7 ruchów.